Przyszła również pora na wyświetlacz skani i zespół wskaźników, obrotomierz, wyświetlacz główny, prędkościomierz, tutaj dane paliwa, stan w zbiornikach i temperatura płynu chłodzącego. Wyświetlacz główny obsługujemy tutaj tym joystickiem. W górę, w dół, wiadome, prawy to jest enter, w lewo to jest tak jakby wyjście. Tu może najlepiej będzie, jak to położę. Wyświetlacz główny podzielony jest takimi paskami. Od góry mamy tam, gdzie jest NP, to jest tryb pracy skrzyni biegów. Jest neutral, bo nie ma biegu włączonego, i power, czyli dodatkowa moc. Jak nie ma żadnej literki, to jest normalny tryb ekonomiczny. Dalej godzina, pasek niżej, pole programowane, można sobie ustawić, w zależności co sobie ustawimy, to będziemy mieli tam na tym pasku. Tutaj jest podany tempomat i zjazd z pochyłości. Kolejna sekcja wyświetlacza, ta jest taki wyświetlacz główny, tam pokazują nam się dane w zależności co sobie akurat przeglądamy. Niżej pasek to pola ostrzeżeń i niżej pasek to taki trip, tutaj można zresetować sobie trasę na bieżąco. 1490 km temu była resetowana. No i temperatura. Joystickiem obsługujemy, dajesz czałkę w górę i mamy menu główne, tak jakby. Pierwsze dane z trasy, drugie dane chwilowe, trzecie ustawienia i po lewej stronie mamy dane z obciążeń osi, a także czy informacje o włączonej blokadzie mechanizmu różnicowego. Wejdę w dane trasy i tutaj mamy, jak widać, to samo, co jest zostawione na polu programowanym wyżej. Czyli dane z tempomatu i dane z nadprędkości przy zjazdzie z pochyłości. Dane się pojawią w momencie, gdy ustawimy tempomat i tą nadprędkość. Strzałkę w górę daję. Dane z tachografu, czyli czas pauzy, czas jazdy, z dnia. Takie dane z tachografu. Dalej strzałkę do góry. Tu jest ekran poświęcony temu systemowi Scania Driver Support i tu są te cztery kategorie: zjazd z pochyłości, wykorzystywanie pochyłości do rozpędzania ciężarówki, oszczędność hamulców, przewidywanie i dobór biegu. Dane zresetowane. Tutaj mamy główną ocenę za styl jazdy od resetowania. Tutaj w tym oknie również wyświetlą nam się podpowiedzi tego systemu. Co mamy robić? Czy przerzucać bieg w dół, w górę, ocena, stylu pokonania, jakieś tam przeszkody i tak dalej. Dalej mamy dane z paliwa od ostatniego resetowania. 1790 litrów temu było resetowane. I dane paliwa spalonego paliwa na biegu jałowym. Czyli na luzie. Dalej mamy ogólny czas jazdy od ostatniego resetowania, godzin jazdy i godzin pracy silnika na biegu jałowym. Dane od ostatniego resetowania, tyle było kilometrów temu ostatnio resetowane, 63 km średnia na godzinę wyszła z tej całej trasy i spalanie 27-22. Małe, bo bardzo lekkie ładunki, nie było wiatrów, także i warunki atmosferyczne i waga towarów pozwoliła, że tak powiem, wygenerować takie spalanie. To nie jest norma 27-22. Jest mało, no to jest dobrze. I to wszystko w tym menu. Po prawej wciskamy, mamy dane napełnienia z poszczególnych układów pneumatycznych. Strzałkę do góry, poziom rozworu mocznika, ciśnienie oleju silnikowego, napięcie akumulatora, strzałką do góry dalej się poruszamy, ciśnienie do ładowania, dane się pojawią w momencie, gdy odpalimy silnik i zaczniemy dodawać gazu, i zużycie paliwa pojawią się dane w momencie, gdy odpalimy silnik. Będzie się pojawiać w litrach na godzinę, bo postoimy w miejscu, gdy ruszymy, w litrach na kilometry i wyjście. To byłoby dane chwilowe. Teraz ustawienia. Test własny. Prawym przyciskiem jest Enter, wchodzimy. Poziom rozworu mocznika, to już było wcześniej. Strzałką do góry. Następny przegląd, za ile. Układziny hamulcowe.
95 na przedniej, po prawej, 97 po lewej, 94, 96 po lewej z tyłu. Ciężarówka ma 120 tysięcy kilometrów, także no jak nie jest tragicznie, no nie jest źle, nie jest źle. Tarcza sprzęgła i tu już jest ten poziom AdBlue z łącznika. Ostrzeżenia nie ma. Prawym daję Enter. Lewym się wychodzi. Poruszam się w dół, pole programowane. Daję i to jest właśnie to pole. To pole tutaj drugie, ten drugi pasek. I tu nam się będą zmieniać dane i to, co sobie ustawimy. To się będzie nam wyświetlać właśnie w tym polu programowanym. Tu sobie można ustawić licznik przebiegu. Tu można sobie resetować i tak dalej, ustawiać sobie swoje liczniki według tam swoich wymagań. Ustawienia indywidualne. Damy sobie język, jednostkę, przyciemnienie na biegu wstecznym. Tu sobie damy o przyciemnienie na biegu wstecznym, tak jak nazwa sama wskazuje. Po wrzuceniu biegu wstecznego wyświetlacz nam się przyciemni i wszystkie wskaźniki nam się przyciemnią o jakiś tam stopień, w zależności jak tu jest ustawione właśnie. Pozycja pierwsza, druga i trzecia. Wyjdę z tego. Wygaszacz ekranu. Wygaszacz ekranu mamy czarny bądź logo skani. To było na samym początku takie logo skani. Ono właśnie tam po jakimś czasie nieaktywności to się tam pojawia. Zegar, ustawienia zegara. Pole ekonomicznych obrotów. To się nam tutaj pojawi w momencie. Jak sobie ustawimy statyczne, to będzie cały czas się świecić tam te zielone krateczki, a jak dynamiczne, no to zniknie. Wyjście. I co mamy jeszcze tam? Informacje o przeglądzie. Włączone lub wyłączone. I to by było na tyle. Z ustawień indywidualnych. Ustawienia pojazdu. Kalibracja obciążenia osi. Można sobie wykalibrować, zresetować tak jakby te wskaźniki, wskazania obciążeń osi. Wyzeruję sobie. Już tam się wyzerowały. A pojawia się to w następnym menu, do którego dojdę dalej. Bieg startowy można sobie ustawić automatyczny, 1, 2, 3, 4. Automatyczny to skrzynia dobiera po prostu bieg automatycznie pod względem obciążenia, nachylenia, pochyłości i tak dalej. Dane pojazdu. O, to troszeczkę nie widać. Przysłonę. O, dużo lepiej. Dane pojazdu. Oto godziny. I tu sobie damy diagnostykę jeszcze. Tu mamy układy po kolei. ACC, APS, to iProcessing System, ATA. Nie pamiętam. Tu jest bardzo dużo tych skrótów. Wszystkie skróty można sobie wyczytać. Instrukcje obsługi, co oznaczają. No nie sposób ich zapamiętać po prostu. I tu właśnie będą pojawiać się kody tych usterek. I w zależności od kodu można dojść, co tam się dzieje mniej więcej. Diagnostyka numer WIN. Wyjdę z tego i to by było na tyle, jeśli chodzi o tutaj ustawienia. To menu ustawień. I przyciskiem w lewo tu mamy te dane właśnie, które skalibrowałem. Dane obciążeń osi. Skalibrowałem wcześniej. Pokazuje nam wszystkie obciążenia osi. Jak również strzałeczką do góry, jeszcze w tym menu. Tu mamy właśnie informacje o tym, czy włączona jest blokada mechanizmu różnicowego. No i wyjście. I tutaj jak chwila nieaktywności, to się włączy ten wygaszacz ekranu skani. No i to by było na tyle. Jeszcze tutaj w ustawieniach, co mi się spodobało, a zapomniałem pokazać, to mamy w ustawieniach pojazdu? Nie. W danych pojazdu, w diagnostyce, test wskaźników. No. I tu zrobimy sobie zaraz test, tak fajnie to wygląda. Mi się to spodobało. We'll be right back.
Tak by to mniej więcej wyglądało w środku. Tutaj mamy takie wnękę na ścianie bocznej i tu się ciągnie nad deską rozdzielczą. I tu mamy schoweczki. Trzy schoweczki otwierane tu od dołu. Dosyć pojemne. Tutaj funkcja, taka Scania oferuje taką funkcję. Można każdą jedną półkę wyjąć sobie i wyczyścić. Równie dobrze może to być tacka. No. Trzeba pamiętać tylko o założeniu z powrotem tych dystansów takich. Solidne dosyć te schowki, zamknięcia solidne, zamki solidne. Nie można nic zarzucić. Tu mamy taki schoweczek. Tu mamy żarówki w oryginalnym opakowaniu Scania. CB radio. Łóżeczko u góry, odpina się go tutaj, akurat tu jest nie zapięte, ale tu na zasadzie takich pasów bezpieczeństwa odpina się, opuszcza. Latareczka dla śpiącego u góry i na dole tu mamy taki schoweczek. Tutaj Scania nawet pomyślała o palących kierowcach. I taki kubeczek, kubeczko popielniczkę stworzyła. Materac na dole. Trzeba przyznać, że dosyć dobrej jakości. Dobrej jakości. 120 tysięcy kilometrów ma i nie widać tak za bardzo zmęczenia. Materac przyzwoity. Zdarzają się gorsze. Tam takie wieszaczki. Światełko kolejne. I tu mamy jeszcze pilot, można sobie obsługiwać tym pilotem. Ogrzewanie, włączyć, włączyć, wyłączyć. O, włączone, wyłączone. Timer ogrzewania, alarm. Tutaj plusami, minusami się dodaje, ujmuje godziny, przestawia i tak dalej. OK, zatwierdzenie. Tu może się różnić, więcej może być przycisków, w zależności od wersji. Także może tu być ich więcej. Jeszcze gniazdko 24, tylko że na to, nie na taką zwykłą wtyczkę do zapalniczki. Łóżeczko. To może uniesiemy w górę. Tu jest taki paseczek. I tym paskiem się pociąga i dopiero się dźwiga, ale wcześniej trzeba wyodsuwać fotele. O, tu. Tu Scania właśnie pomyślała nad tym. I tu się dźwiga w górę. To przesuwanie foteli jest dosyć dobre rozwiązanie. O, można sobie przesuwać. I tu jeszcze lodówka. Dosyć funkcjonalna lodówka. Bardzo ważne, że ma funkcję zamrażania, że jest osobny zamrażalnik. To jest ważne, istotne. Szuflady takie dosyć pojemne, można tu nawkładać, wsunąć. Z tym, że tutaj lodówka ma jedną wadę, a mianowicie umiejscowienie tego pokrętła tam. Nim włączamy i ustawiamy temperaturę. No i tutaj zachodzi taka mała kolizja, że tu nakładziemy tych produktów,
no to zaczepiają, zaczepiają ten panel. Raz mi się zdarzyła sytuacja, że się wyłączyła lodówka i nawet nie wiedziałem o tym, że się wyłączyła. Po prostu jakiś produkt wyłączył, przekręcił. Także zawsze tutaj trzeba dotąd maksymalnie włożyć. Także taka drobna, że tak powiem, musterka, a właściwie do dopracowania. Ten panel powinien być raczej zlokalizowany na zewnątrz lodówki, nawet gdzieś tam z tyłu, bo to nie ustawia się tak znowu często, nie przestawia się tak często. Włącza się lodówkę i czasem się wyłącza dopiero po tygodniu lub po dwóch. Ale funkcjonalna, bardzo dobra lodówka. I energooszczędna. Można stać długo, lodówka może chodzić i nie ma problemu. No i to chyba byłoby na tyle.